Warszawa, 16 września, godzina 20:30. Rondo Wolnej Białorusi. Zwyczajny wieczór zamienia się w koszmar. Kierowca samochodu zatrzymuje się na czerwonym świetle. Nagle z nieznanych przyczyn motocyklista zajeżdża mu drogę. Mężczyzna schodzi z motocykla i agresywnie podchodzi do kierowcy. Kiedy kierowca otwiera okno, żeby zapytać, o co chodzi, mężczyzna zaczyna krzyczeć, a następnie zadaje cios w twarz. Kierowca próbuje się bronić, ale motocyklista staje się coraz bardziej agresywny. Po kolejnych ciosach kierowca rusza autem i przewraca motocykl napastnika. Możliwe, że powodem agresji motocyklisty były wcześniejsze zdarzenia. Możliwe, że zajechałem mu drogę, gdy uciekałem przed kierowcą Range Rovera, który najpierw jechał mi na zderzaku, a później zajechał mi drogę i gwałtownie zahamował, zmuszając mnie do ratowania się ucieczką na drugi pas. Szukam osób, które były świadkami tego zdarzenia lub mają nagranie z kamerki.